Centrum Informacji Kulturalnej w Sieradzu otwarta została wystawa Cezarego Zbrojewskiego. Artysta jest absolwentem Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ma na swoim koncie ponad 50 wystaw indywidualnych i zbiorowych. W 2008 roku otrzymał odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej, przyznawaną przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Cezary Zbrojewski od urodzenia związany jest z Sieradzem i to właśnie miasto jest częstym tematem jego obrazów. Zapytaliśmy go, dlaczego warto malować Sieradz i wystawiać tu swoje prace. Każde nowe miejsce, które spełniałoby jakieś takie, powiedzmy, ogólne warunki wystawowe w Sieradzu, jest mile widziane, bo tych miejsc tak z kolei dużo nie ma. Co takiego jest w tym mieście, że warto je malować? Myślę, że każdy wraca do miejsc swojej młodości, swojego dzieciństwa, darzy je jakimś sentymentem, niezależnie co w tym miejscu przeżył, odczuł, czy to były emocje pozytywne, czy negatywne, to z biegiem właśnie czasu chętnie jednak myślami wraca do tych miejsc. A że ja akurat mam taką możliwość, żeby jeszcze utrwalać te miejsca, mało tego, żeby nawet właśnie na swoich płótnach powracać do tych klimatów sprzed 30, 40 czy nawet więcej lat, tak też to czynię. Przywracasz Sieradzowi też trochę taką właściwie zaginioną, utraconą część, czyli sieradzkich Żydów, bo na twoich obrazach oni również się pojawiają. No tak, to jest ta część naszej społeczności, która na pewno wniosła tutaj niemało w rozwój tego miasta. Do 1939 roku stanowili prawie 25% tej społeczności. No wiadomo, od lat 40. zniknęli prawie, właściwie całkowicie z pejzażu naszego miasta. Także myślę, że jesteśmy im to winni i trzeba przywracać pamięć o nich. Do kiedy będzie można oglądać te prace? Pracę będzie można oglądać do 21 lipca, do końca festiwalu Open Hair.